sieteczkę do łowienia z dna. Witam serdecznie na kanale Primaniki. Dzisiaj miał być film z nad wody, znaczy z nad lodu, ale no niestety byłem zobaczyć, jeszcze trzeba troszeczkę poczekać, jeszcze ten lód jest za cienki, ugina się, nie jest pewny, nie ma co ryzykować. Ale pytaliście mnie ostatnio dosyć często o te moje błystki do łowienia z dna. O co w nich chodzi, jak to się prowadzi i czy skuteczne przede wszystkim. Błystki są na pewno bardzo skuteczne, łowię na nie od lat, robię już je od lat sobie i nie wyobrażam sobie łowienia pod lodem, zwłaszcza na jeziorach, gdzie jest twarde dno, nie mając tych błystek właśnie do łowienia z dna. No zobaczcie, nawet na spinning. Bardzo często łowi się okonie na główkę jigową z podbicia, uderzając tą główką o dno. Czasami nawet mocno przeciążona ta główka jest po to właśnie, żeby uderzać mocno o dno. Okoń bardzo dobrze reaguje na takie rzeczy. Zresztą nieraz nawet łowiąc pewnie z lodu na zwykłą błystkę, pukaliście nią o dno i przy poderwaniu następowało branie. Pukanie o dno wabi okonia. Okoń przychodzi z pewnej odległości, zaciekawiony zobaczyć, co to jest. No ale taką zwykłą błystką można popukać dno, ale później dalej ją trzeba prowadzić wyżej. A te błystki do łowienia z dna cały czas po podbiciu wracają na dno. I to jest najważniejsze właśnie w tych błystkach. One wracają cały czas na dno, drażnią okonia, aż w końcu nawet ten niechętny okoń decyduje się na atak. Ale jakie to błystki, jak prowadzić i o co w nich chodzi, zaraz pokażę na przykładach. Błystek do łowienia z dna mam kilka różnych rozmiarów, kilka różnych kolorów, kilka kształtów tych błystek sprawdzonych, które mnie nie zawiodły i bardzo często nimi łowię. Ale czym taka błystka różni się od takiej zwykłej, klasycznej błystki do łowienia w toni czy nad dnem? No już na pierwszy rzut oka widać, że błystki te mają na dole haczyk wlutowany, a u góry kotwiczkę na kółeczku łącznikowym. Kotwiczka jest z chwostem, to jest bardzo ważne. Takie błystki do łowienia z dna zaczepia się agrafką za kółeczko łącznikowe tak, żeby kotwiczka leżała na przedniej stronie błystki. Na błystki do łowienia z dna i w ogóle na błystki używam takiej wędeczki, tylko z przedłużoną szczytówką. No i najważniejsza rzecz, kiwoka. Jak zrobić taki kiwok, pokazywałem już w filmie w zeszłym roku. Po co ten kiwok tutaj jest potrzebny? No jedno wiadomo, żeby pokazywał brania, ale druga sprawa, ten kiwok jest na tyle elastyczny, że pod ciężarem błystki on wygina się praktycznie do końca. Opuszczając błystkę na dno, on jest cały czas wygięty. Kiedy błystka dotknie dna, delikatnie się podniesie. Kiedy błystka dotknie dna, jeszcze troszeczkę popuszczam wędkę po to, żeby ta błystka ustawiła się pod kątem, no powiedzmy 45 stopni w stosunku do dna. Ona ma stać mniej więcej w taki sposób na dnie. Można to bardzo łatwo wyczuć właśnie używając takiego kiwoczka. I wtedy poderwaniami albo krótkimi, szybkimi poderwaniami, albo łagodniejszymi poderwaniami, takimi płynnymi, podrywam błystkę do góry. Przy szybkim poderwaniu błystka bardzo odjeżdża gdzieś tam u góry do boku i wraca na swoją pozycję. Przy łagodniejszym podnoszeniu podnosimy błystkę bardziej w taki sposób, puszczamy i też wraca ona na swoje miejsce. Ta błystka cały czas puka o dno i praktycznie no, w promieniu tam 5-10 cm powinna wracać w to samo miejsce. Jak okoń stoi gdzieś, obserwuje, co tutaj się dzieje, ta błystka mu cały czas puka, puka, puka o to dno. Kotwiczka pracuje, bo przy opadzie kotwiczka się podnosi, dopiero później opuszcza. Okoń obserwuje, aż w końcu nie wytrzymuje, wierzcie mi, atakuje kotwiczkę i jest nasz. Bardzo często też na takie błystki do łowienia z dna miałem takie sytuacje, że na twardym dnie okonie nie reagowały, nawet na mormyszkę za bardzo nie reagowały, ale cierpliwie pukając, stukając o to dno, uderzałem o te kamyczki, potrafiłem tak rozkręcić okonie, że wpadały chwilowo w amok żerowania i biły jeden przez drugiego. Później już tylko tą błystkę wpuszczałem do dołu, od razu następowało branie bez żadnego podbicia błystki, bez niczego, tylko spadała do dna i uderzenie. Żeby łowić precyzyjnie na tą błystkę, bo trzeba łowić precyzyjnie, trzeba wyobrazić sobie, jak ona na dole tam wygląda. Ja często jeszcze robię tak, że wpuszczam błystkę do przerębla, błystka opada i zaznaczam sobie na palcu
wędkę, kładę sobie na palcu, zaznaczam sobie na palcu punkt, do którego mam powracać wędką i przy podbiciu wracam wędką do tego samego miejsca. Wtedy zawsze błystka spada idealnie w to samo miejsce. To jest bardzo ważne przy łowieniu na te błystki. No i jest pytanie, czy każda błystka nadaje się do takiego łowienia? Na pewno nie. Co jest najważniejsze w tych błystkach? No tutaj widzimy, tutaj na dole jest haczyk. Ten haczyk tak naprawdę służy przede wszystkim do tego, żeby oprzeć przynętę na dnie. Bardzo rzadko mam brania na ten dolny haczyk. Czasami zdarzy się, że wezmą, bo tutaj też zakładam rurki kolorowe sobie na dole. Czasami też zdarzy się, że wezmą na ten haczyk, ale najczęściej brania są na kotwiczkę z chwostem. No i bardzo ważna jest tutaj kotwiczka z chwostem. Ten chwost pełni też taką rolę spadochronu, bo kiedy podrywamy błystkę i ona opada, chwost odgina się w tą stronę, opada jak spadochron działa i kotwiczka dopiero później wraca na swoją pozycję. Ale nie sam haczyk i sama kotwiczka jest tutaj ważna. Zobaczcie na profil tej błystki. To jest profil, można powiedzieć tak jakby profil skrzydła samolotu. Tutaj jest szerszy, tu jest węższy, na końcu też jest węższy. Tak jakbyśmy oglądali skrzydło samolotu. Dzięki temu właśnie ona szybuje sobie po poderwaniu i wraca w to samo miejsce. Błystka musi być idealnie symetryczna, idealnie wykonana. Nie da się tutaj naciapać trochę cyny albo po prostu zalać to cyną i już będzie błystka. Tą błystkę trzeba zalutować delikatnie, nakładając cynę. I później jeszcze dokładnie zeszlifować do odpowiedniego profilu. Druga strona błystki to jest taka koronka, na której lutuję. Koronki do tych błystek najczęściej robię ze skrzydełek obrotówek. Tutaj nawet widać Jackson rozmiar 2. Tutaj zobaczcie F-set rozmiar 1. Mam tych skrzydełek całą masę, bo kiedyś dostałem, może by wiaderko skrzydełek. I robię z nich te błystki, bo właśnie one mi odpowiadają. One są leciutko wyprofilowane, bardzo delikatnie, ale raczej można powiedzieć, że spód błystki jest płaski. Dopiero wierzchnia część, górna część jest profilowana, tak jak mówiłem już, na profil skrzydła samolotu. Warto mieć takie błysteczki w swoim pudełku. Naprawdę tyle razy przekonałem się o skuteczności, jak one działają, że nie wyobrażam sobie łowienia na lodzie, nie mając błystek do łowienia z dna w swoim pudełku. Jak zrobić takie błystki, postaram się pokazać w którymś z kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że film się podobał, że wystarczająco obszernie odpowiedziałem na Wasze pytania. Będziecie wiedzieli już teraz, o co chodzi z błystkami do łowienia z dna. Na pewno jeszcze tej zimy pokażę, jak robię takie błyski, jak lutuję sobie takie błyski do łowienia z dna. Każdy będzie mógł sobie wykonać takie we własnym zakresie. Na razie czekamy na lód, szykujemy się, zbroimy i niebawem myślę, że już wystartujemy na pierwszym lodzie. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.